Dobry wieczór Państwu. O ile się nie mylę, to mamy pierwsze spotkanie noworoczne. Jak rozumiem, przełom roku jest tak trudny, że część Roninów się przełamała i nie przyszła, a część się przełamała i jest. Więc witam Państwa serdecznie i zdrowo. Staszek Janecki nam wyzdrowiał. On mówi, że choruje dlatego, że spotyka się z całą masą chorych ludzi. Pytanie, skąd on ich bierze, to jest raz. A po drugie, rozumiem, że Staszek ma drugi zawód, leczy ludzi. Skąd się biorą? Reżim pisowski ich po prostu zaraża. To ja już wolę oddać głos. W drugiej części mamy równie ciekawe, albo nawet nie wiadomo, czy nie bardziej, ale to ze względu na to, że będziemy mieli trzech dyskutantów. Wieczór podatkowy pod tytułem Jak wymierzanie podatków mogłoby wzbogacić Polaków? Panie Stanisławie. Dobry wieczór oficjalnie. Witam serdecznie. Wszystkiego dobrego w nowym roku. To nie było nic poważnego. Przeziębiłem się, ale dość dotkliwie. Z czym mamy do czynienia? Oczywiście nie mamy do czynienia z jakimiś zabawami w Sejmie, tam fistaszkami czy koszałkami, opałkami, bo to są rzeczy totalnie drugorzędne. Od wielu miesięcy opozycja zapowiada, że powinna coś zrobić pod koniec roku, dopóki nie zaczną być widoczne efekty rządów, te pozytywne, bo są też oczywiście negatywne z tego powodu, że na wszystko trzeba pieniędzy, a na wszystko nie ma. Natomiast te pozytywne w roku 2017 nastąpią z prostego powodu. Już widać ten boom inwestycyjny, że on się rozkręca. Ten wskaźnik PMI, czyli tego optymizmu inwestorów, nieprzypadkowo pobił rekord, bo to już zaczyna działać. W związku z tym będą się tworzyć nowe miejsca pracy. Zaczną na dużą skalę wpływać środki europejskie z tej obecnej perspektywy budżetowej, bo one są już mocno zaawansowane, mimo że ta władza dziedziczyła w dość nędznym stanie te projekty, a samorządy opanowane przez Platformę, PSL i różne organizacje wywodzące się z Platformy nie bardzo się palą do finansowania różnych rzeczy, ale to już się zacznie dziać. I to się nałoży oczywiście na pewien optymizm, który wykazały badania, że 63% Polaków uważa, że dobrze im się dzieje ich rodzinom, no to jest prawie 2/3, czyli dość optymistyczny obraz tego, jak postrzegają Polacy własną przyszłość. W związku z tym końcówka roku 2016 była idealnym momentem do wykonania jakiegoś kroku delegitymizującego władzę, bo z delegalizacją nie jest tak prosto, ale z delegitymizacją może być prosto. Poza tym był to ostatni moment, kiedy można było jeszcze wykrzesać z KOD-u i tego typu organizacji jakąś chęć manifestowania w jakiejkolwiek sprawie. Z czasem będzie coraz trudniej, bo następuje zjawisko dekompozycji tego, co się nazywa KOD-em i w ogóle działaniami ulicy. No, klasycznym strzałem w kolano, a może i wyżej, były wyżyczenia składane przez Mateusza Kijowskiego sprzed kominka, z takiego jakby taki zadowolony z siebie sybaryta, który w dodatku ma wizerunek pasożyta, bo utrzymywany jest podobno przez rodzinę. Siedzi sobie przy kominku i mówi tym ludziom tam trochę jednak zmarzniętym, którzy mają go reprezentować, żeby tam walczyli w słusznej sprawie. No, brzmi to równie fajnie jak wycieczka Ryszarda Petru
do Portugalii. Czyli po pierwsze nie kontrolują tej części przekazu, ale to jest wtórne, natomiast rzeczywiście tego entuzjazmu nie ma. Poza tym w KOT są takie silne tendencje niechęci wobec przywództwa kijowskiego. Regiony się strasznie buntują, mają zarzuty, że są trwonione pieniądze. Tych pieniędzy jest zresztą coraz mniej, bo one na początku płynęły z zagranicy, a teraz już właściwie nie płyną. I prawdę mówiąc, KOT to jest bida z nędzą, wbrew temu, co się próbuje mówić, jeśli chodzi o możliwości organizacyjne. Więc pozostają tylko partie, które też musiały się jakoś zmobilizować z prostego powodu. Mają kłopoty wewnętrzne. Najlepszym sposobem odreagowania kłopotów zewnętrznych i przerzucenia w inne miejsce jest oczywiście występowanie przeciw władzy. O tych kłopotach wewnętrznych będę jeszcze mówił później. Więc nie było żadnego pretekstu. Oczywiście marszałek Kuchciński mógł zrobić to czy tamto, ale to nie miało żadnego znaczenia. Znalazłoby się 28 tysięcy innych pretekstów do tego, żeby doprowadzić do czegoś takiego. Problemem jest to, co kto chce z tym zrobić, co się stało i też o tym będę mówił trochę później. Natomiast teraz powiem o kontekście zewnętrznym. Bo oczywiście to, że ta władza chce usunąć rządzący PiS jest dość oczywiste, ale tylko Grzegorz Schetyna zdaje sobie sprawę, że to jest kwestia jednak dość odległa i raczej wyborów, a nie ulicy. Natomiast wszyscy inni są na tyle rozgorączkowani i na tyle się nie orientują w polityce. Wycieczkowicz portugalski najlepszym tego przykładem, że nie zdają sobie sprawy, co rozkręcają i co z tym potem począć. Natomiast jeśli się wzbudzi stan anarchii, bo mamy do czynienia z pewnego typu stanem anarchii w Polsce, to oczywiście ten stan anarchii jest bardzo łatwy do kontrolowania przez kogoś z zewnątrz. Może nie pełnego kontrolowania, ale jednak w jakimś sensie kontrolowania. Ja nie mogę o pewnych rzeczach mówić, bo nie powinienem, ale tylko dzięki służbom polskim różne rzeczy się nie zdarzyły w okresie świątecznym i te służby naprawdę zadziałały. A pretekstów do tego, żeby zdarzyły się jakieś nieszczęścia i prowokacje, było mnóstwo, a rzucanie się pod samochód czy pod kolumnę, gdzie jechała pani premier Szydło, to jedne z najbanalniejszych pretekstów. Były przygotowywane także inne, z tym, że nikt się do tego nie przyznaje i nikt też nie wie właściwie, kto to organizuje. Jedyną świadomą stroną tego wszystkiego, myślę, był w jakimś sensie, był generał Dukaczewski, który tak sobie stał tam gdzieś na boku, opatulony w kożuch i w czapę futrzaną. I tak patrzył, do czego to może prowadzić. Ludzie typu Dukaczewskiego mogą sobie z tego zdawać sprawę, że chodzi o wywołanie anarchii i jakieś przechwycenie tej anarchii w odpowiednim momencie. Najlepiej, żeby były jakieś ofiary. Jak mówię, dzięki polskim służbom tych ofiar nie było. A okazji jednak kilka się pojawiło. I nikt się tym nie przejmuje, może poza Grzegorzem Schetyną. Tu muszę powiedzieć, że doświadczenie Grzegorza Schetyny, co byśmy o nim nie mówili i jak głupich rzeczy by on nie robił, a robi je często z tego powodu, że go chcą po prostu odsunąć od władzy w partii i on musi różne dziwne rzeczy deklarować. To jest chyba jedyny polityk wśród tej opozycji, który zdaje sobie sprawę, że ta zabawa prowadzi do pożaru po prostu. Albo do czegoś, czego nikt nie będzie w stanie kontrolować. Wszyscy inni radośnie w to wchodzą. W tym ci, ja to nazywam partyzanci Donalda Tuska, typu Sławomir Nitras, tam Michał Szczerba, pani Pomaska, czy tego typu ludzie jako Brudnicki. I oni mają na tyle małe pojęcie o polityce, że ani nie zdają sobie sprawy z tego, co robią, ani do czego to prowadzi. Ale skoro mamy stan anarchii i możliwość przechwycenia tego, ta możliwość istnieje. Ja już chyba Państwu opowiadałem, co się zdarzyło w styczniu 2016 roku w Berlinie.
na dobę zniknęła, czy na kilkanaście godzin, pochodząca z Rosji, czy Liza, 13-letnia. Wtedy był szczyt takiego, takiej niepewności z powodu tej fali tak zwanych uchodźców. I wówczas gruchnęła plotka rozwinięta przez portale, SMS-y, a potem przez internet i media także tradycyjne, że ta dziewczynka została zgwałcona wielokrotnie przez grupę jakichś muzułmańskich uchodźców. W związku z tym zorganizowała się grupa kilku tysięcy Rosjan mieszkających w Berlinie. Przejęły to rosyjskie media. Wystąpił minister spraw zagranicznych Ławrow i przygotowano, właściwie był gotowy scenariusz prowokacji, którą sprawdzono, jak to działa, czyli ilu można zmobilizować ludzi, w jakim tempie można to rozkręcić. Chodziło o to, żeby pokazać, można wywołać w sercu Niemiec, w Berlinie prowokację uderzającą w Angelę Merkel, bo to było oczywiste, że to była prowokacja uderzająca w panią kanclerz, żeby pokazać, że nawet ona nie jest poza zasięgiem no, rosyjskich służb, bo nie czarujmy się, przecież to rosyjskie służby za tym stały, wykorzystały okazję i to rozkręciły. Mówię o tym przypadku berlińskim dlatego, że Russia Today miała tam duży udział w tym wszystkim, że tak się to robi. I metoda jest znana. Ona została przećwiczona w Berlinie w styczniu 2016 roku. Może zostać przećwiczona w Polsce, tym bardziej, że już w październiku 1994 roku na Dworcu Wschodnim, niektórzy z Państwa może pamiętają, było tak zwane pobicie rosyjskich turystów w pociągu, a potem był rewanż w Rosji i też była wielka heca. Dlaczego mówię o tych prowokacjach? Bo są pewne fakty, które są bardzo istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa Polski i regionu. Podstawowy fakt to jest obecność amerykańskich i natowskich żołnierzy. Dość trwała obecność i to oczywiście Rosji i wszystkim tym, którzy chcą, źle życzą Polsce, się nie podoba, ponieważ niezależnie od tego, co zrobi administracja Donalda Trumpa, który 20 stycznia obejmuje władzę w Ameryce, to te fakty nie zostaną cofnięte w żaden sposób. Ta obecność będzie i to będzie znaczne podwyższenie bezpieczeństwa i Polski, i całego regionu. I oczywiście zawsze, kiedy chodziło o wzmocnienie bezpieczeństwa Polski, pojawiały się różne prowokacje, żeby uczynić z Polski kraj niestabilny i żeby w zachodnich mediach, w których Rosjanie mają duże wpływy, w Parlamencie Europejskim, gdzie frakcja rosyjska jest podobno liczniejsza niż Partia Ludowa, do której należy Platforma i PSL. Ja nie sądzę, żeby była najliczniejsza, ale jest liczna. I zawsze się to robi, żeby pokazać, Polacy nie są członkami Zachodu de facto. To jest kraj niestabilny na pograniczu. Jeśli idzie taki komunikat, a on idzie przecież do Washington Post, New York Times, CNN często i wielu mediów w zachodniej Europie, to Rosja jest tu już do niczego niepotrzebna, żeby dodać swoją cegiełkę w tym wszystkim. Jeśli Polska nie jest stabilną częścią Zachodu, to znaczy, że Rosja, jeśli coś zrobi przeciwko Polsce, to Zachód nie musi się aż tym tak przejmować, bo gdyby Polska była takim bardzo ważnym, stabilnym i zakorzenionym ogniwem Zachodu, no to byłoby inaczej, ale skoro nie jest, to wiecie, rozumiecie, można różne rzeczy zrobić. Rzecz jest niezwykle poważna i nie można jej bagatelizować, bo ta próba wykorzystania sytuacji, że jest nielubiana władza i uczynienia z Polski właśnie kraju, który burzy stabilność Unii Europejskiej, jeszcze nie słyszę, że burzy stabilność NATO, no bo jednak Jens Stoltenberg, Norweg jest dość rozsądny i dość dobrze zna Rosję, mimo że był socjaldemokratą i różne głupoty robił jako premier norweski wobec Rosji. To jako sekretarz generalny tych głupot nie robi jednak i jest przewidywalny i on się nie nabiera na te rzeczy, ale w Unii Europejskiej, szczególnie w Komisji Europejskiej jest ogromna masa przyjaciół Rosji, którzy by z Polski to niestabilne ogniwo uczynili w podskokach.
To się jednocześnie nałożyło na spór Polski o gazociąg, o to połączenie opal gazowe w Niemczech, gdzie Rosjanie by wszystko kontrolowali. Polska to zaskarżyła do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i to zostało jakby zawieszone, ale Niemcy prą do tego, żeby to odblokować, bo to daje Rosji, niemieckim firmom pewno jakieś korzyści daje uchwytne, bo Rosjanie za to sowicie zapłacą, nie tylko Gerhardowi Schröderowi, który sprzedał się już dawno, ale także konkretnym firmom. W ten sposób Rosja mogłaby ominąć zupełnie Polskę i Ukrainę na przykład, nie korzystać z gazociągów, które biegną przez Polskę i Ukrainę i w ten sposób na przykład odcinać sobie w dowolnym momencie dostawy. My oczywiście jesteśmy w jakimś sensie zabezpieczeni poprzez gazoport w Świnoujściu i możliwość spotowego kupowania i ropy, i gazu przede wszystkim, bo tu o gaz chodzi przecież. Natomiast to jest oczywiście niebezpieczne, bo daje Rosji kolejne narzędzie wpływania na to, co się dzieje, na to, co się dzieje w Polsce. I trzeci element tej układanki jest taki, że Brexit wymusi tak czy owak jakieś zmiany w Unii Europejskiej, bo to już widać, że to się nie klei i że to, o co najpierw oskarżano Jarosława Kaczyńskiego i Viktora Orbana, że chcą rozwalić Unię, reformując ją na swój sposób, nie znajduje już takiego posłuchu. Raczej wielu ludzi twierdzi, że oni mają rację i trzeba to zrobić. I dyskredytacja Polski w tym momencie jest ważna, ponieważ w ten sposób można zmarginalizować rolę Orbana i Węgier, osłabić skłonności pozostałych członków Grupy Wyszehradzkiej i doprowadzić do tego, że licząca się Polska, no bo to jest jednak szósty kraj, a jak Wielka Brytania wyjdzie, to piąty będzie Unii Europejskiej i takaż gospodarka. I wtedy można by zrobić, co się chce, czy zablokować tę reformę i utrzymać Unię jako jednak rodzaj takiej organizacji, która po pierwsze Rosji niespecjalnie zagraża, po drugie liczy się z rosyjskimi interesami, mimo że same obroty Unii z Rosją nie są aż takie wielkie, jakby się wydawało. Natomiast siła propagandy rosyjskiej jest taka, zresztą typowe, jak słuchają Państwo tego, co mówią politycy PSL-u w Polsce, to można by odnieść wrażenie, że cały polski eksport wisi na Rosji, podczas gdy jest to totalna bzdura oczywiście, bo nie ma większego znaczenia. Poza tym poobchodzono te wszystkie rosyjskie blokady w doskonały sposób, więc to nie ma większego znaczenia. Więc mamy te trzy czynniki. Czyli to uzależnienie gazowe, obecność tych wojsk na stałe, które zmieniają krajobraz bezpieczeństwa w ogóle w Europie Środkowej. I próba zrobienia, wykorzystania tej anarchii, która jest w Polsce, jest oczywista i zrozumiała. Jest tylko kwestią, jaki moment wybierze sobie ten, kto z zewnątrz ingeruje. A przecież nie bądźmy naiwni, nie chodzi tylko o Rosję, ale chodzi także o tak zwanych przyjaciół, w tym ich służby. Zaprzyjaźnione służby są zaprzyjaźnione do momentu, kiedy nie ujawnią własnych interesów, a ujawniają się one prędzej czy później. W związku z tym ten stan anarchii jest groźniejszy, niż by się wydawało z wielu tych powodów. Pewno nie uda się zahamować tego transferu wojsk amerykańskich, no bo jednak w jakimś sensie można to nazwać ciamajdanem, czyli pewnej niesprawności tego, ale jak mówię, ja doceniam udział czynnika polskich służb, które wielu rzeczom przeciwdziałają, a się tym nie chwalą i słusznie się tym nie chwalą, bo lepiej, żeby tamci nie wiedzieli, jak mogą być zablokowani, niż żeby wiedzieli, że nie mogą być zablokowani, co się działo bardzo często w czasach rządów Platformy Obywatelskiej. Następny czynnik, który jest istotny i ma pewien charakter globalny, to jest to, czym była Polska przez ostatnie 27 lat. No Polska była, to banalne, że była zapleczem, ale była też źródłem
dużych pieniędzy. Polska, wedle tego, co się nazywa Global Finance Integrity, jest taki raport takiej organizacji. On jest od 2002 roku i on mówi o tym, że Polska jest jedynym krajem Unii Europejskiej z tych przyjętych w tej naszej fali w 2004 roku, w którym odbywają się nielegalne transfery na taką skalę, czyli drenowanie Polski z pieniędzy. Wedle tego raportu to jest 5 miliardów dolarów rocznie takiego czystego zysku. Drugi podobny raport mówi o 5,3 miliarda rocznie. Ja tylko Państwu powiem, jak to się układa w czasie. Za rządów PiS, tych pierwszych, to było przez te dwa lata 3,3 miliarda dolarów, czyli też tego nie było się w stanie zahamować. Natomiast przyszedł rok 2008 i to nagle skoczyły te nielegalne transfery do 12 miliardów dolarów. Następny rok to było 10 miliardów, potem 10,5, potem znowu 10. Czyli to są ogromne pieniądze, jak to wszystko podliczymy. Do tego dochodzą transfery wynikające z tak zwanej optymalizacji podatkowej, głównie na podatku CIT, idące w sumę między 30 a 45 miliardów złotych rocznie. Nie będę tego już przeliczał na dolary. I oszustwa VAT-owskie, z których też część oczywiście idzie na zachód, sięgające 40-45 miliardów złotych, plus inne transfery wynikające z przerzucania dywidendy, no to jest akurat najmniej groźne, ale to, co się robiło w sektorze bankowym, i wyjdzie na to, co wicepremier Morawiecki często powtarzał, że znikało z Polski przynajmniej 80 miliardów złotych, plus te 5 miliardów rocznie, plus te 5 miliardów, o których mówiłem, w sensie nielegalnych transferów. I mieć taką dojną krowę, która daje tyle pieniędzy za nic, a ona oczywiście powoduje, że wprawdzie wskaźniki wzrostu PKB są dobre, w Polsce były dobre przecież, ten skumulowany wzrost PKB w ostatnich kilkunastu latach to jest drugi wynik po Turcji w Europie. Więc one były rzeczywiście dobre, tylko nic z tego nie wynikało dla przeciętnych ludzi. Dlatego rzucenie na rynek tego programu 500+ wywołało taki wstrząs i taki pozytywny skutek, bo pokazało, że te pieniądze, które Polacy wytwarzali, były transferowane i nie trafiały do społeczeństwa po prostu. W związku z tym 17 miliardów, czy 17,5, jak się szacuje, które trafi w tym roku z programu Rodzina 500+, ma takie znaczenie. To wyobraźmy sobie, jakie znaczenie miałaby suma, powiedzmy, 120 miliardów złotych w transferach różnych albo dla rozwoju gospodarki. Oczywiście miałaby ogromne. Dla państw bardzo bogatych, takich jak Niemcy, taka suma może się wydawać mała, ale jak się to podzieli na firmy, plus dołoży się do tego specyficzny sposób zwrotu środków europejskich, które i tak w 70-80% wracają na zachód w postaci zamówień tamtejszych produktów, usług i tak dalej, to Polska w roli tej dojnej krowy była bardzo wygodnym elementem krajobrazu europejskiego. I oczywiście, jak to w kolonii bywa, kolonia ma swoje centrum i swoje peryferie. Polska nie była całkowitymi peryferiami tego układu, więc coś tam się działo. Polska się zmieniała. Byłbym absolutnie niesprawiedliwy, żeby twierdzić, że się nie zmieniała, i to w wielu wypadkach pozytywnie i szybko. Natomiast ten rozwój byłby bez porównania szybszy i bogactwo społeczeństwa większe, gdyby nie dochodziło do tych wszystkich patologii. Oczywiście na straży tych patologii są międzynarodowe korporacje, są politycy, którzy przecież działają w interesie swoich podatników, politycy na Zachodzie, a nie polskiego podatnika, więc oni są takimi strażnikami tego wszystkiego, żeby to się nie zmieniło, żeby było tak, jak było.
Bo to nie jest tak, że tylko w Polsce jest to hasło aktualne, żeby było tak, jak było. Ono jest także aktualne w Europie, czy w kontekście międzynarodowym, w jakim Polska funkcjonuje, ponieważ naprawdę mieć te 120 miliardów złotych rocznie, a ich nie mieć, to też ma znaczenie. Nawet dla bardzo bogatych państw, a dla nas to już bez porównania większe ma znaczenie. Rząd PiS przy różnych swoich błędach jest oczywiście straszną zawalidrogą dla tego planu, ponieważ on chce to wszystko jakby zablokować, zniszczyć możliwości tego złodziejstwa i tych transferów idących za tym przywilejów, bo ci, którzy to umożliwiają, to przecież dostają potem różne granty, nagrody, premie i tak dalej, stanowiska. I to się wszystko kręci, dlatego jest taki krzyk, a wręcz wycie, kiedy się to przecina, bo po prostu mocodawcy mówią, co wy tam do diabła robicie, zabierają nam zabawki i konfitury. Więc się bardzo starają, żeby nie zabierać tych wszystkich zabawek. Muszą się wykazywać, bo się skończą premie i skończą się te awanse, te stanowiska i te wszystkie historie, które przez tyle lat motywowały wielu ludzi do tego, żeby w tym systemie wiernie funkcjonować i żeby zasłużyć na pochwały centrum kolonialnego. Zachowywali się oczywiście jak parobki, czy tam kamerdynerzy, czy karbowi w najlepszym wypadku, ale to nie ma większego znaczenia. Bliższa koszula ciału i tak były z tego korzyści. Tylko pakiet paliwowy i uszczelnienie systemu podatkowego już dały około 12 miliardów złotych, czyli jeszcze w samej gospodarce są duże możliwości też przeciwdziałania różnym patologiom i wypływowi pieniędzy. Więc jak się to wszystko policzy, to można dojść do prostego wniosku, o co w tym wszystkim chodzi. Jak zwykle chodzi o pieniądze po prostu. O pieniądze przede wszystkim, a za pieniędzmi idą te wszystkie uzależnienia, które zwykle z pieniędzmi się wiążą. Jest w tym sensie zaangażowanie tych wszystkich, którzy chcą, żeby było tak, jak było, będzie olbrzymie, dlatego że tu chodzi przecież o życie, o byt tych ludzi, ich rodzin, o przyszłość, o funkcjonowanie tych wszystkich hierarchii prestiżu, statusu i tak dalej. Dlatego, że bez tego ci ludzie staną się zwykłymi pasożytami, którymi byliby bez tych wszystkich przywilejów. Pasożytami uczepionymi zwykle jakiejś władzy, ale nie beneficjentami takiego bardzo trwałego układu z jego wszystkimi nagrodami, premiami i zaszczytami, które on przez lata dawał. W związku z tym każda władza, a Prawo i Sprawiedliwość już w 2005 roku zakładało, że te wszystkie hierarchie odwróci. Oczywiście to jest dopiero początek. Nie łudźmy się, że tu się dużo zmieniło. Te układy przecież biegną także częściowo poprzez PiS też. Nie czarujmy się, że nie. Że ci ludzie, którzy uczestniczą w dobrej zmianie, nie są uzależnieni jakby poza kontekstem walki politycznej od tych samych beneficjów, bo część jest. I tu nie mam co do tego żadnych złudzeń i to jest też przeszkoda oczywiście w przemeblowaniu tego całego systemu. Ale ponieważ rzeczywiście odrywa się tych ludzi od czegoś bardzo ważnego, no to oni w bardzo istotny sposób krzyczą i oczywiście mają na zapleczu te wszystkie siły i media na Zachodzie, które też wiedzą o co się toczy gra. Tylko mam wrażenie, że wielu w Polsce nie wie, o co się ona toczy. I teraz wrzuciłbym na to sytuację polityczną. Dlaczego poszczególni gracze robią to, co robią? O Kodzie mówiłem, on się tam rozwala, traci wiarygodność i tam na gwałt szuka się przywódcy. Najważniejsza jest tu oczywiście Platforma Obywatelska i Grzegorz Schetyna, który, jak mówię, nie jest taki, za przeproszeniem, głupi, jakby się czasem mogło wydawać. On wiele rzeczy rozumie, tylko ma różne uwikłania. Pierwsze to jest takie, że Donald Tusk chce go wykosić po prostu z tego stanowiska, i ponieważ nie może się pogodzić z tym, że Schetyna jednak pod koniec 2014 roku wrócił, odzyskał partię, a on myślał, że go zniszczy ostatecznie.
co robił od 2009 roku. I on napuszcza tych wszystkich ludzi, robi rozłamy w partii. Oprócz tych ludzi Tuska przecież jest jeszcze słabe, bo słabe, ale stronnictwo Bronisława Komorowskiego. Są ci ludzie powiązani w układach samorządowych, gdzie Platforma straciła dużą część władzy na rzecz tych swoich takich lokalnych struktur, które się teraz nazywają tam, nie wiem, wspólnota na rzecz czegoś tam, szczęścia, zdrowia, pomyślności, ziemi jakiejś tam, bo tak to się zwykle nazywa, ale interesy są w gruncie rzeczy te same. Ma jeszcze tak zwaną spółdzielnię Grabarczyka i ten Schetyna jest tak ćwiczony między tymi różnymi. Rozwalimy ci partię albo będziesz robił to, co chcemy, żebyś robił. I on różne głupie rzeczy robi, bo jest zmuszony i musi jakoś z tymi różnymi frakcjami walczyć, ale z mojej wiedzy, no bo śledzę jego polityczny rozwój od wielu lat, to jest jeszcze jedyny jako tako poważny polityk w Polsce. Poza nim w tej platformie to jest rozpacz po prostu albo totalna głupota. Wiele osób nawet nie zdaje sobie sprawy, o co toczy się gra. Ci wszyscy, którzy tam biegają i uczestniczą w tych prowokacjach, to są zwykli durnie po prostu, którzy podpaliliby coś, a potem by się zastanawiali, aha, ktoś podpalił. I co z tym teraz zrobić? I oczywiście na poziomie Grzegorza Schetyny też jest świadomość tego, że ktoś z zewnątrz może tę anarchię wykorzystać i do czegoś doprowadzić, ale parcie tej bazy, czy tych wszystkich głodnych władzy, czy tych, których się odsuwa na to, żeby tę anarchię podsycać, jest tak wielkie, że w gruncie rzeczy są małe możliwości nawet dla silnego przywódcy partyjnego, żeby coś z tym zrobić, dlatego ta anarchia trwa, dlatego politycy Platformy z samym Grzegorzem Schetyną w tych wszystkim uczestniczą. Niektórzy oczywiście ochotniczo i z wielkim przekonaniem, bo nie ogarniają większości rzeczy i to jest smutna konstatacja. Przepraszam Państwa, bo nie chciałem nikogo obrażać, ale jak wielu idiotów trafia do polityki i jest wybieranych, idiotów w takim sensie, że nie ogarnia tego, czym jest służba państwowa. No, poseł jest jednak częścią służby państwowej i powinien sobie przynajmniej zdawać sprawę, że jak podkłada gdzieś dynamit, to coś się zawali, a nie po prostu dobrze się bawić. No ale nie widzę sposobu na to, żeby tych ludzi wyeliminować z polityki, skoro partie ich wystawiają, a ludzie na nich głosują, no to macie co chcecie po prostu. Natomiast jest faktem, że tacy ludzie są i niewiele na to można poradzić. Więc największa partia opozycyjna, bo ona jest największa jednak, mimo wszystko ma te struktury, a przede wszystkim ma pieniądze. Nie zapominajmy o tym, że Ryszard Petryl nie ma pieniędzy i nie dostanie, bo Państwowa Komisja Wyborcza go pozbawiła. Tych pieniędzy, więc żebrze, ale jak nie ma pieniędzy, to ten kryzys będzie narastał i Ryszard Petru, jeśli w ogóle przetrwa tę swoją wpadkę w partii, bo tam na gwałt się szuka jakiegoś zastępcy dla Ryszarda Petru, tylko to nie jest takie proste, bo to wszystko było na nim zbudowane. Ta cała bajka o człowieku takim, który zna finanse, to też jest bajka, bo on stosunki międzynarodowe skończył w gruncie rzeczy na SGH, więc tam na tych finansach się tak zna jak spółki, w których był. Ale zanim się na nim poznawali, to mijało 8-10 miesięcy, a kasa szła. No ale tak to się funkcjonuje w wielu sferach w Polsce, więc Nowoczesna nie ma pieniędzy, a Platforma ma pieniądze i to stabilne, no bo ma dotacje i jeszcze ma zapasy. Więc Grzegorz Schetyna gra na to, że wykończy ich trwaniem po prostu, że w 2018 roku, kiedy będą wybory do Parlamentu Europejskiego, czy 2019, żebym czegoś nie pomylił, za 2 lata, to tylko on będzie właściwie w stanie rozgrywać to, co,
co można rozegrać, bo będzie miał zwyczajnie pieniądze. KOD nie ma pieniędzy, więc nie będzie też czynnikiem istotnym. PSL nie ma pieniędzy, bo wciąż płaci dług z powodu tego, co stracił w 2001 roku. Partia Razem ma 3 miliony złotych, ale to jest nic przy potrzebach, a nikt z nimi nie chce gadać, bo to są marksiści czystej wody. W związku z tym to nie jest brane pod uwagę w żadnych konfiguracjach. Jest Janusz Korwin-Mikke, który jest zupełnie na uboczu. I jest Paweł Kukiz, który też jest na uboczu, bo nie chce się w to wszystko bawić i przewiduje wzmocnienie tego ruchu Kukiza mimo różnych niekoniecznie dobrych wyników w sondażach. Uważam, że to jest partia niedoszacowana, która będzie się wzmacniać, a nie osłabiać. W związku z tym, no, Schetyna jest poważnym graczem, no bo ma pieniądze. Petru jest niepoważnym graczem, bo nie ma pieniędzy, a jeszcze jest kwestia jego osobistej wiarygodności. I oni wszyscy zdają sobie z tego sprawę. Dlatego o tym mówię, że oni zdawali sobie sprawę także, przygotowując ten rokosz, no bo to był w gruncie rzeczy ostatni moment, kiedy jeszcze społeczeństwo nie ujrzy negatywnych skutków tego, co się dzieje w poszczególnych partiach. W KODzie to już chyba zobaczyło. Więc trzeba stwarzać pozory. Oczywiście pozorem jest to, że tam 3000 ludzi wyjdzie, czy coś takiego. No, w Warszawie mamy na stałych mieszkańców jest chyba 1 700 000. Jeszcze z 700 tysięcy do 800 jest tych, którzy tu pracują. Więc 2,5 miliona i zorganizowanie nad 50 tysięcy ludzi w tak wielkim mieście, to jest nic w gruncie rzeczy, no ale można to rozegrać medialnie, transmisje na zachód i tak dalej. O tych transmisjach też warto wspomnieć, o tym relacjonowaniu wszystkiego, no bo nawet tak drobne wydarzenia, dzisiaj tu z jedną z pań rozmawiałem o tych wydarzeniach w Ełku, natychmiast różni użyteczni idioci Polacy piszą listy do tych gazet światowych, do Washington Post na przykład, że tutaj antymuzułmański element się objawił i znowu niestabilne, biją każdego, kto jest różny. I tego oczywiście nie robi nikt z Zachodu, bo po pierwsze się na tym nie zna, po drugie jest mu to obojętne. Natomiast jest masa użytecznych idiotów polskiego pochodzenia, którzy są na stypendiach albo w różnych falach imigracji, którzy to robią, a te media nie mają żadnych zahamowań, żeby te bzdury publikować. I bardzo trudno jest z tym walczyć, bo jeśli się napisze, profesor Andrzej Nowak napisał list, w którym podważał różne głupoty i ten list zdaje się, nie wiem Józefie, czy ty masz jakąś świeższą informację, wciąż czeka na publikację i taka, jeśli się poważną polemikę zrobi z bredniami, które zachodnie media robią, to ona czeka sobie albo nigdy się nie ukaże. Natomiast te wszystkie podkręcające atmosferę i robiące z Polaków antysemitów, antymuzułmanów i wszystkiego, co jest anty, znajdują natychmiast drogę na łamy. Więc ten czynnik też ma oczywiście znaczenie, bo dostraja się do tego klimatu anarchii i pokazywania Polski jako elementu czy kraju niestabilnego. Czy zmiana taka fundamentalna, jaka się dokona w Stanach Zjednoczonych, będzie miała pozytywny wpływ? Pewno tak, dlatego że administracja Donalda Trumpa, z tego co mówił Rudolf Giuliani podczas wizyty w Polsce i z tego co słyszę z różnymi ludźmi, którzy będą mieli duży wpływ na tę administrację, on nie będzie się mieszał w te wszystkie historie i ze strony rządu amerykańskiego nie będzie tej nagonki, tych głupot, które Barack Obama robił, przysyłając tu Wiktorię Nuland czy Daniela Frieda, byłego ambasadora w Warszawie, którzy pracowali z nim w Departamencie Stanu i tutaj prowadzili taką swoistą pedagogikę wstydu, żeby się władze Prawa i Sprawiedliwości zawstydziły i zrobiły coś, co sobie ci ludzie życzą, czyli de facto co sobie życzą liberalno-lewicowe media wschodniego wybrzeża Stanów Zjednoczonych i te europejskie
i te europejskie tak zwane elity w Komisji Europejskiej, w Parlamencie Europejskim, czy pan Timmermans, który jest opętany po prostu tym, żeby przywrócić w Polsce demokrację taką, jaką on by chciał, żeby była przywrócona, czyli żeby w Unii Europejskiej nic się nie zmieniło i rządzili tacy ludzie jak on czy Jean-Claude Juncker. Facet, który przez 18 lat, 95-2013 był premierem Luksemburga i robił te wszystkie, przepraszam, przewały finansowe, które powodowały, że wielkie korporacje uciekały podatkowo do Luksemburga, oszukiwały, rżnęły budżety tych państw, szczególnie Niemiec. Dopiero tuż przed jego odejściem w 2013 roku kanclerz Merkel postawiła takie ultimatum, że jak z tym nie skończą, to zrobią krzywdę Luksemburgowi. Oni żyli z tych oszustw. Nieprzypadkowo Luksemburg jest w sensie PKB na głowę najbogatszym państwem Unii Europejskiej i w ogóle chyba na świecie i ma taki poziom tego bogactwa, który to jest małe państwo, ledwie trochę ponad 500 000 ludzi, ale bardzo wpływowe w Unii Europejskiej. No i chodzi o to, żeby te wszystkie rzeczy były możliwe. Teraz pan Juncker udaje pierwszego naiwnego, który nie wie, jest za tym, żeby to ograniczyć. Ale chodzi o to, dlaczego podaję ten przykład, bo on pokazuje, że Unia toleruje wszystkie patologie, które służą swoim, więc oczywiście nie w smak jej będą jakiekolwiek działania Polski, wyzwolenia się z pewnych zależności kolonialnych i to będzie bolało i im bardziej będzie rząd chciał się z tego uwolnić, tym bardziej będzie atakowany, no bo przede wszystkim chodzi o pieniądze. Pamiętają państwo kwestie Caracali i zachowania prezydenta francuskiego Hollanda odchodzącego, że to był najważniejszy problem w relacjach polsko-francuskich, bo to tak jest, że nie te wszystkie rzeczy, o których się opowiada w tych, przepraszam, głupkowatych stacjach telewizyjnych, tylko pieniądze i interesy są podstawową sprawą, a wypuszcza się różnych użytecznych idiotów po to, żeby zawracali ludziom głowę, że są jakieś kwestie, przepraszam za wyrażenie, wartości, idei europejskiej i innych tego typu bzdur. Ja się nie naigrawam, bo to są faktycznie wartości, gdyby ktoś serio chciał je realizować, ale przecież nikt serio ich nie chce realizować. One są tylko taką maczugą do tego, żeby walić w łeb tych, którzy nie realizują tego programu nowego, wspaniałego świata przez eurokratów stworzonego i przez te lewicowe wartości, w których nie ma miejsca na chrześcijaństwo, na tradycje, na odwołanie się do narodu i historii, no bo przecież to zbyt zakorzenia i wyzwala ludzi, którzy opierają się na tych prawdziwych wartościach, od tych wszystkich bieżących głupot i bardzo trudno jest manipulować takimi ludźmi. Tymi wszystkimi postępowymi, za przeproszeniem, kretynami jest manipulować bardzo łatwo, ponieważ z niczego nie zdają sobie sprawy. I to jest, gdyby z tych 500 trochę ponad milionów obywateli Unii Europejskiej dało się zrobić 300 milionów kretynów, to by było idealnie po prostu. I chyba do tego to zmierza, jeśli wziąć pod uwagę te procesy, które zachodzą w kulturze, w edukacji. Oczywiście elity tam jakoś sobie dają radę, ale przecież chodzi o to, żeby było jakieś przyzwoite upolitycznienie społeczeństwa i świadome dokonywanie wyborów politycznych. Więc reasumując, mamy taką sytuację, że osłabły, ale są wciąż groźby różnych zewnętrznych prowokacji, interwencji w Polsce. Jest wciąż groźba tego, że Komisja Europejska zechce sobie przyznać prawa, których nie ma, bo ma je wyłącznie Rada Europejska i będzie chciała mieszać w Polsce, utrudniać. Oczywiście ona nie jest w stanie nam odebrać tych pieniędzy, jak mówią, że są w stanie. Natomiast są w stanie tak odbierać różne sprawozdania polskie z wykonania różnych rzeczy ze środków europejskich, że one będą wiecznie podważane i te pieniądze będą niepewne.
I w gruncie rzeczy nie wiadomo będzie, czy można z nich skorzystać, czy nie będzie można skorzystać. Czy te, z których skorzystaliśmy, to zostały wydane dobrze, czy niedobrze. Te narzędzia istnieją, warto mieć tego świadomość i oni będą ich używać, ponieważ są bardzo zdeterminowani, żeby ich używać, ponieważ nie toleruje się w Unii Europejskiej żadnego ogniska zarazy, a jest oczywiste, że takie ognisko zarazy powstało, nałożone na Brexit. Ono jest jeszcze groźniejsze, w związku z tym siła reakcji na to, co się dzieje w Polsce, jest tak wielka, choćby oczywiście nic tu się specjalnie dziwnego czy niepokojącego nie działo. Wystarczy, zrobiłem sobie taki przegląd świąteczny, noworoczny, jak wyglądały ulice w czołowych miastach europejskich. No i Paryż, Berlin, Madryt, wszędzie Londyn, wszędzie z długą bronią, żołnierze, patrole i tak dalej. W Polsce tylko trochę policji pilnujących tych wariatów pod Sejmem, żeby nie wywinęli jakiegoś numeru, bo byli bardzo skłonni jakiś numer wywinąć, bo bez tego, bez tej egzotycznej grupki byłoby zupełnie spokojnie, bezpiecznie i tak dalej. I to pokazuje, w jakiej rzeczywistości żyjemy, jak totalnie sfałszowanej, że szuka się dziury w całym tam, gdzie tej dziury nie ma, właśnie dlatego, że jej nie ma. I im bardziej jej nie ma, tym bardziej się jej szuka. No. Stary dylemat. Trzeba, wy nie macie racji, a my mamy rację, choćby było dokładnie odwrotnie. Czy jest jakieś łatwe wyjście z tej sytuacji? Łatwego nie ma, ale jakimś wyjściem jest jednak sytuacja gospodarcza. Jeśli będą wskaźniki, wskaźnik bezrobocia bardzo przemawia, ten najniższy w historii, do różnych tak zwanych elit zachodnich. I jeśli inne wskaźniki będą dobre, to zniknie pretekst do tego, żeby traktować nas jako, żeby się tak bardzo czepiać. Bo to samo się obroni, a społeczeństwo nie będzie skłonne wikłać się w tę anarchię wewnętrzną. Tym bardziej, że jak sądzę, od połowy 2017 roku dość wyraźnie będzie odczuwalna jednak poprawa sytuacji materialnej przeciętnych ludzi. Wzrost płac, te inwestycje ruszą, co nie znaczy, że może nie dojść do sytuacji, w których ta anarchia przerodzi się jakiś, no oczywiście nie Majdan, bo tu nie ma warunków, ale w taką permanentną, w taki stan takiej permanentnej gorączki, gdzie nic się nie dzieje normalnie, gdzie jak jedni wariaci wyjdą z Sejmu, to inni wariaci wejdą gdzie indziej. Że ktoś tam, bo jak ktoś wejdzie na dach, to zawsze może spaść na przykład i wtedy wyjdzie, że pisowski reżim zrzucił tych biednych obrońców demokracji z dachu na przykład. Mówię metaforycznie, bo ta sytuacja jest bardzo możliwa. I ta pełzająca anarchia też jest oczywiście groźna, dlatego że ona będzie powodować zmęczenie u ludzi. Trochę podróżowałem podczas świąt i większość przeciętnych ludzi w ogóle tego nie rejestruje, co tam się dzieje. To ich kompletnie nie obchodzi. Natomiast jeśli to będzie obecne we wszystkich mediach, a szczególnie w telewizji przez długi czas, to poczucie zmęczenia będzie narastało. Ludzie nie lubią zmęczenia wynikającego z polityki i będą szukali jakiegoś rozwiązania tego zmęczenia, nawet gdyby ono było fałszywe. I w tym sensie na przykład podpowiadanie wcześniejszych wyborów czy jakichś tego typu rozwiązań może znaleźć jednak pewien posłuch, dlatego że ludzie uwierzą w to, że ten stan permanentnej anarchii, pełzającego kryzysu da się rozwiązać, chociaż on jest oczywiście sztucznie wywołany. Jest jeszcze jedna kwestia, o której chciałbym na koniec powiedzieć. Jest w tym wypadku oczywiste łamanie prawa. Poczynając od posłów okupujących Sejm, przecież to jest proste. Artykuł 3 i 13 ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora mówi wyraźnie, że poseł jest od pracy, unikają pracy i unikają normalnego funkcjonowania. Są też artykuły kodeksu karnego mówiące o
przestępstwa przeciwko Rzeczpospolitej Polskiej, gdzie jest ten katalog, jak się uniemożliwia funkcjonowanie władz państwowych. Uniemożliwianie funkcjonowania Sejmu jest oczywistym przestępstwem z tego rozdziału kodeksu karnego. Jest tylko kwestia, czy władza zechce korzystać z tych przepisów i co korzystanie z tych przepisów by spowodowało. Czy spowodowałoby jeszcze większy kryzys, czy by go zdławiło w jakimś sensie. Natomiast sytuacja taka, że jest łamane prawo i nie ma reakcji na to łamanie prawa, też jest niedobra. Oczywiście wynika ona z czynników politycznych, dążenia do tego, żeby istniał pokój społeczny na jakimś poziomie, ale to nie może trwać wiecznie, ponieważ tolerowanie łamania prawa zawsze jest niedobre i zawsze obróci się przeciwko tym, którzy to tolerują. Nie mam pojęcia, czy ta władza jest gotowa korzystać z prawa i je egzekwować. I czy ma skalkulowane, do czego to prowadzi. Do czego to doprowadzi? Czy doprowadzi do czegoś jeszcze groźniejszego, czy wręcz przeciwnie. Natomiast kończąc już zupełnie, ponieważ opozycja jest tak uwikłana sama w siebie i ma tyle wewnętrznych problemów, jednak jest więcej czynników świadczących o tym, że to się szybko uspokoi, niż że to się zaogni. I ja przewiduję, że koło marca już będą pierwsze symptomy uspokojenia, a w maju może być już całkiem spokojnie i nie będzie żadnego Majdanu, a wręcz przeciwnie. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Jako puentę chciałbym Państwu przedstawić fragment z mojego ulubionego myśliciela społecznego Coryllusa, który już się nam tutaj parę razy nieźle naraził, ale równocześnie który myśli. I to, co wyślę to Państwu, ale brzmi to tak. Wełku z kebabu wybiegło dwóch muzułmanów w pogoni za człowiekiem, który nie zapłacił za kole, z nożami w rękach, pewni i pełni bezkarności. Albowiem za nimi stoi taki jeden facet, pewnie gdzieś mieszkający koło Berlina, który zawiaduje całą, tu już trochę dodaję, środkowoeuropejską siecią kebabów, który trzyma w ręku tę sieć i wielkie pieniądze w związku z tym. I te pieniądze nie są po to tylko, żeby nas obsłużyć i dać nam to pseudotureckie jedzenie, ale ktoś buduje tu sferę wpływów. I z tymi pieniędzmi jest tak, że ta sfera wpływów działa i ci muzułmanie nie wzięli się tutaj przypadkiem. To są członkowie dobrze zorganizowanej grupy ekonomicznej. Patrzmy na rzeczywistość tak, jak ona wygląda i nie dziwmy się, skąd się kilka kebabów wzięło wełku, no bo to po prostu się komuś opłaca, a jak się taką organizację sprowadza, to miewa swoje skutki, także kryminalne i polityczne. Bardzo dziękujemy Stanisławowi, zapraszając go już bardzo całkiem, tak jakbyśmy raz go na miesiąc mieli, byłoby dobrze, tylko żeby nam przestał chorować. Rozumiem, że mamy krótką przerwę techniczną. Obiecuję rozpatrzyć pozytywnie ten wniosek. Zrobimy co możemy, wyślemy pismo z logiem, z pieczątkami. Już posiadamy wszystkie i nawet mamy pismo, nawet ma papier firmowy mamy. I tylko podaj adres, gdzie mamy to napisać. Dzięki bardzo. Pewno, że wiem.